Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie, licznie zgromadzoną w tak gorącym dniu upalnym publiczność, która zawsze nam dopisuje, dzisiaj w mniejszej sali. Państwo pozwolą, że przedstawię osoby, które będą mi towarzyszyły. Pan Andrzej Bartkowski. Znamy się. I pan Andrzej Hulewicz. No i najważniejsza osoba dzisiejszego wieczoru, nasz gość, kochany, sympatyczny, szalony, zdolny nieprawdopodobnie, Zdzisław Słowiński. Brawo, Zdzisiu. Proszę Państwa, ja powiem tylko, że pan Zdzisław Słowiński dla nas już teraz jest Zdzisiem, Zdziś mówimy na niego, z największym ukłonem w jego stronę, z największym szacunkiem, ale jest nasz kochany Zdziś, nie tylko nasz, ale całego personelu hotelu. 2 lata temu miał tutaj swój benefis. Na beneficie pana Andrzeja Płączyńskiego, którego nie wymieniła pani... O, przepraszam Irena bardzo, pan Andrzej Płączyński. Prosimy, prosimy. Zawsze mówimy, a może się uda bez Płączyńskiego i się nic nie udało bez Płączyńskiego tutaj. Nieraz klapa mu przytrzasła, te paluszki co potrafią tak grać, ale gwiazda mu nie zgasła. Da, 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 da. Proszę Państwa, właśnie był jubileusz pana Płączyńskiego, na który był zaproszony pan Zdzisław Słowiński. I tak nas ujął swoją sztuką, że zaraz zrobiliśmy mu benefis, ale to już było 2 lata temu, a dzisiaj szalona 90. Witamy, Zdzisio. Od wszystkich wszystkiego dobrego. Ja tak jak dzisiaj jechałem, to sobie pomyślałem, że jest 100-lecie niepodległości i ty w ramach tego 100-lecia aż 90 lat swojego życia przeżyłeś. To musi być wspaniałe. Zabrakło mu 10 lat tylko, bo byłby świętował dzisiaj 100-lecie. Ale jak znam Zdzisia, to będzie. To na pewno będzie. Za 10 lat, proszę Państwa, spotykamy się tutaj, może w tej większej sali, ale w takim samym składzie. Zapraszamy na początek, żebyś Zdzisiu mógł przymierzyć się do tego fotela, ale tam niedługo będziesz siedział. Nie, tutaj jest twoje miejsce, tutaj jak. Mamy dzisiaj bardzo dużo artystów, którzy przyjechali specjalnie, żeby złożyć Zdzisiowi życzenia i zaśpiewać coś dla niego. Także program bogaty, no co najmniej na 5-6 godzin musicie się Państwo przygotować, ale u nas to już norma, także na pewno będzie długo, więc ja króciutko powiem. 90 lat temu w mękach przyszedł na świat Zdziś. Cały różowiutki. Cały różowiutki. Chodził do szkoły podstawowej, potem do średniej, po liceum, proszę Państwa, we Włocławku. Poszedł na studia do Poznania. I zgadnijcie, jakie studia rozpoczął. Rolnicze. No co? To ale tylko... Ja nie wiedziałem Zdziś, ja też rolnik. Boże, idziemy na protest teraz, rolniku. Ale tylko 2 lata wytrzymał, w międzyczasie jeszcze grając jako amator w Teatrze Młodego Widza. No i się zaczęła kariera. 4 lata, Teatr Polski w Poznaniu. A już jak tam zabłysnął, no to się zaczęły sceny warszawskie, w Kaliszu grał Romea i nie tylko. A potem były kabarety, potem były wyjazdy, statki. Proszę Państwa, tyle lat na scenie. Facet jest nie do zdarcia, a poza tym kochamy go nieprawdopodobnie. Prosimy, Zdzisiu, pokaż, co potrafisz. Jeszcze jedno, proszę Państwa, bo Zdzisio myśli, że on tutaj jest najstarszy, najwięcej może. No,
może nie tak do końca. Oczywiście witamy wszystkich bardzo serdecznie, ale chcieliśmy najserdeczniej, jak tylko można, powitać kolegę po fachu Zdzisława, no i wszystkich artystów, którzy tutaj okupują pierwsze rzędy, powitać pana Witolda Sadowego. 99 lat skończył. Brawo! Brawo! Bardzo serdecznie witamy, bardzo serdecznie. To jest historia polskiej kultury, teatru i jeszcze wszystko wie każdy szczegół. Nawet wydaje mi się, jak 2 lata temu byłem na Saskiej Kępie, na urodzinach pana Witolda Sadowego, to pamiętał jeszcze długość sznurowadeł jednego woźnego z teatru przed wojną. Zapraszamy, rozpoczynamy ten wielki koncert dzisiaj. Na scenie Zdzisław Słowiński. Drodzy Państwo, lata 60. w Teatrze Syrena odbyła się premiera Bujamy wśród gwiazd. Tak? O, Wojtek to dobrze pamięta. Wojtusiu, ja bym chciał troszeczkę odtworzyć te lata, dlatego że uważam, jest to walc rencistów. I wyobraźcie sobie Państwo, że udział wzięli Olsza, Sępoliński, Wojtek Bielenia i ja jako najmłodszy Słowiński. Drodzy Państwo, chciałbym to odtworzyć, jeżeli tam się coś pomylę, to Wojtek mi pomoże, dobrze? Proszę Państwa, będziesz pamiętał? Ty masz dobrą pamięć, lepszą ode mnie, wiesz? Więc, drodzy Państwo, walc emerytów. Dziś każdy młodzieniec narzeka co i raz, że młodość jest trudna i smutna nad wyraz. A w latach dojrzałych, gdy staje się krzepszy, znów wnosi pretensje, że los ma nie lepszy. Więc w jakimże wieku tkwi szczęścia granica? Dziś dla nas to żadna już jest tajemnica. Bo życie zaczyna się po 70. Człowiek inne spojrzenie ma na sprawy bieżące i świat mu się podoba i czuje się młody, gdy przez 70. zrobił już skok. Oho. W tym wieku dopiero nie żaden to przytyk zaczyna dojrzewać wybitny polityk. Wybitny artysta, wybitny intelekt, bo głowę ma wolną już od duperelek. Więc po co się martwić i po co narzekać? Postarajmy się tylko spokojnie doczekać, bo życie zaczyna się po 70. Człowiek inne spojrzenie ma na sprawy bieżące i świat mu się podoba i czuje się młody, gdy przez 70. zrobił już skok. Oho! Dziewczęta nie biorą nas czarem swych przynęt. W tych sprawach jest każdy z nas twardy abstynent. Nie dręczy cię pamięć o życiu trosce, bo życie rozprasza się dzięki sklerosce. Więc po co się martwić i po co narzekać? Wystarczy tylko spokojnie doczekać, bo życie zaczyna się po 70. Człowiek inne spojrzenie ma na sprawy bieżące i świat mu się podoba i czuje się młody, gdy przez 70. zrobił już skok. Ho, ho. Dzień każdy nam płynie dolce farniente. 1 listonosz przynosi ci rentę i życie już możesz prowadzić dostatnie. Lekarstwo za darmo, szpitalek bezpłatnie i z łóżka się zrywasz wesoły jak krzyżyk, gdy 7 z kolei przekroczył już krzyżyk. Bo życie zaczyna się po 70. Człowiek inne spojrzenie ma na sprawy bieżące i świat mu się podoba i czuje się młody i przez 70. zrobił już skok. Gdy czasem wybuchnie w nas coś jak dynamit, to idzie się w miasto na jeden kardiamit. A potem klin klinem, nerwosa na kaca i zaraz
ciśnienie do góry powraca. I zaraz się czujesz weselszy i żywszy. Tak ciągle sobie popiwszy. Bo życie zaczyna się po 70. Człowiek inne spojrzenie ma na sprawy bieżące. I świat mu się podoba i czuje się młody, gdy przez 70 zrobił już skok. Gdy człowiek zdobędzie wysługi lat szlify, to może korzystać z ulgowej taryfy. Tu coś tam objechać, tam kogoś znów szargnąć i z nim się nie zgodzić i prawdę wygarnąć. Więc jakby nie liczyć i co by nie wyszło, to starość ogromną przed sobą ma przyszłość. O, zwojecie zaczyna się po 70. Człowiek inne spojrzenie ma na świat wierzące. I świat mu się podoba i czuje się młody, gdy przez 10 zrobił już skok. Oho!